Cześć Marti. Cześć. Jak ty się w ogóle czujesz w obliczu tej afery, która ostatnio na ciebie spadła? No różnie. Na początku było mi strasznie przykro, bo ja jestem strasznie łatwowierną osobą. Byłam, bo już się, mam nadzieję, w końcu nauczyłam. Nawet wiem, że się nauczyłam, ale ogólnie o tej całej sytuacji to ja, najśmieszniejsze jest to, że ja się dowiedziałam zaraz po tej sytuacji, że coś takiego miało miejsce, w sensie, że były zamiary. Ale ja zapytam Agatę, ona, no co ty, w życiu bym przecież coś takiego nie zrobiła. Zapytałam Michała, a on, no gdzie z Agatą? No i... Ale tam doszło do czegoś, czy nie doszło? No miało dojść, ale Masza wparowała, więc finalnie nie doszło. Ale mi nie chodzi o to, czy miało dojść, czy nie miało, bo to boli tak samo, bo to jest po prostu zdrada w oczy i to chodzi o, po prostu wiesz, o jakby zamiary, tak? No wyobraź sobie, masz przyjaciela, który ci, nie wiem, no daj spokój w ogóle. Bardzo ważnym wątkiem w tym wszystkim jest to, czy wy wtedy byliście razem, czy się dopiero przymierzaliście do bycia razem? W ogóle nie rozmawialiśmy wtedy ze sobą. Wy wtedy nie gadaliście nie, ze sobą? Nie, nie gadaliśmy ze sobą wtedy. No to gdzie tu jest problem? Boże, jak mnie irytuje, jak ktoś nie rozumie, ja nie dobra, mówię ale, tutaj ale o Michale, ja mówię o Agacie, czego ty nie rozumiesz? A, dobra, czyli ty mówisz o Agacie, no, a nie ogólnie o Michale, tak. Bo ty nie byłaś z Michałem, ja potem z nim byłam i się zapytałam o to, mam pretensje o kłamstwo. A nie o to, czy do, ja ci mówię, ja ci tłumaczę, to nie chodzi o to, czy do czegoś doszło, czy nie chodzi o zamiary i o kłamstwo. Bo jakby Michał mi potem powiedział, no słuchaj, przeleciałbym Fagatę, ale wparowała Masza. Ja mówię, a no dobra, fajnie wiedzieć. Natomiast to po prostu było za moimi plecami, bo jeszcze Agata poprzedniego dnia opowiadała mi, że robiła coś z innym typem, więc było jej najwidoczniej mało, nie? Czy twoim zdaniem Agata lubi seks? No, nie moja sprawa, ze mną się nie chciała. A ty proponowałaś jej tam coś tam? Nie, no co, ty śmiejesz się, no. Lubi, nie lubi, no najwidoczniej lubi, no nie wiem. To co ty teraz o niej sądzisz po tej całej sytuacji? Bo wy wtedy byłyście w dobrych relacjach, nie? Tak, no właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Jakby ja rozumiem, że ludzie tego nie wiedzą, ale ona dzień wcześniej normalnie mi płakała w rękach jeszcze 20 minut przed pójściem, gdzie ja jej się zwierzałam, że ja tego gościa kocham. I ona o tym wiedziała. I wiesz, jakby, co to za pomysł? Był cały festiwal typów, nie? A czy twoim zdaniem ona mogła sobie zrobić to, żeby poprawić sobie nastrój i żeby się dowartościować no, po twoim prostu, kosztem? Tak, a nie, bo ona takie, po prostu robią, po nie? Prostu miała w dupie to, czy to jestem ja, czy to kto inny, a potem bała się, że się dowiem. Zresztą ona pytała się mnie jeszcze po całej tej akcji, jak tam z Michałem, coś tam, wiesz. Także no, co ja mogę o niej sądzić? To, że nie chcę mieć z nią kontaktu, no. A jak myślisz, dlaczego cię zablokowała? No bo nie chcę, żebym robiła screeny tak jak Masza. Żebyś nie mogła poskrinować wiadomości, a masz dużo na nią haków? Wiesz co, jak jesteś z kimś w bliskiej relacji, to naprawdę wiesz o tej osobie bardzo dużo. Natomiast to nie jest moja sprawa, jej zachowanie. Jakby ja nie mam zamiaru z tym nic robić. Tylko i wyłącznie w kwestiach obrony ja trzymam na ludzi rzeczy. Ale sama nic nie upubliczniam nigdy. Czyli rozumiem, że jeżeli ona coś ci zrobi i odwali jakąś akcję, to ty wtedy wyparujesz swoimi dowodami. Myślisz, że miałabyś lepsze dowody niż Masza? Nie myślałam szczerze o tym, serio. I może ja nie mam jakiegoś takiego pokręconego mózgu. Bardziej personalnie jakby ja rozumiem, że w internecie to jest tak, że o, tu już można jakąś akcję szykować, ale ja to powiedziałam prosto z siebie, bo po prostu chciałam to ludziom powiedzieć, którzy się pytali. Nie miałam zamierzonych celów w stylu Oly, tutaj teraz normalnie akcję odwalę. No nie, nie miałam czegoś takiego. A ile masz teczek na kogoś? No, powiedziałaś, że coś tam wiesz, trzymasz w ramach obrony. Mam teczkę na swojego ex, bardzo dużą. Na Michała? Tak. A jaki był w ogóle powód waszego rozstania? Bo ostatnio rozmawialiśmy, nie chciałaś powiedzieć, ale skoro zrobił taką akcję, no to chyba to nie był powód. Powody, o których ja się dowiedziałam, to też nie był powód. Powodem było to, że to w ogóle dla mnie przyszłościowo nie miało sensu, natomiast po rozstaniu ja się dowiedziałam, jak on mnie traktował. Jak cię traktował? No nie najlepiej. No czyli co, bił cię? No nie, nie bił mnie, ale inne rzeczy, no nie. Czyli rozumiem, że trochę to było takie znęcanie psychiczne. Mogło pod to podchodzić. Nie, no nie, jakby serio nie lubię używać tego słowa, ale nie mogę o tym powiedzieć, no. Bo nic nie zostało w moją stronę rzucone. Jeżeli on będzie chciał cokolwiek powiedzieć na mnie, to jest odpałka, nie?
A dlaczego on milczy? Dlaczego tak milczy? Bo a będzie co on odpał, ma mi powiedzieć? Bo będzie odpałka? Ale co on ma mi powiedzieć? No nie wiem, no wiesz, tak to jest, że są zawsze dwie strony, nie? No w tym wypadku... Więc on też na pewno, też go na pewno z czymś zdenerwowałaś. Myślisz, że masz sobie coś do zarzucenia? Nie. Nic? Zero? 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 Nawet jakiegoś takiego 1%? Znaczy, nie no, co 1%? No jak ludzie są razem, to każdy jakieś tam błędy popełnia, ale ja nie mówię o takich basicowych sprawach, z których, że nie pozmywałam naczyń. Ja mówię o głębszych rzeczach, tak? I zostawię cię w tej rozkminie już. Ja tak sobie rozkminiam, rozkminiam. Zostawię cię z tą rozkminą. Ludzie na TikToku mi pomogą z tym. No raczej ludzie nie pomogą. A widziałaś to, co ostatnio stawiłem po tej dramie? Widziałaś tego mojego TikToka, czy nie? Którego? No tego ostatniego, że ja ci zadawałem tam 3 pytania, ty mówiłaś nie chcę mówić, nie chcę mówić, nie chcę tak? mówić. Widziałaś nie. to? Nie widziałaś? Nie! A to śmieszne, bo zobaczyć, w ogóle, ale tak? w ogóle bardzo zaraz śmieszne, zobaczę. Bo ci ludzie bardzo cię tam bronili, że ja zły, a Marty Renty taka dobra. Ale w ogóle... Końcu. Ej, ostatnio zadałem ci takie pytanie, czy czujesz się cringe'em? Nie, ty mi powiedziałeś, że nie, ja później przejrzałem twój profil i twój wizerunek się naprawdę zmienił. Serio, ale nie no, piona! Zmienił się, jak udało ci się dokonać takiej zmiany? Już nie jestem cringe'em, no, wydoroslałam. Dobra, ale jak udało ci się to zmienić? Wydaje mi się, że otoczeniem. Pokazuję na swoje przyjaciółki akurat. Dziewczyny? Dziewczyny, no na pewno, to dużo wpływa otoczenie. I na pewno, no po prostu... No na pewno to, że dojrzałam w pewien sposób, no. To na pewno. Co ty sądzisz o środowisku influencerów? Teraz? No teraz! Oj, chyba nie chcesz wiedzieć. Dawaj, mów. Bardzo ciężkie. I dobrze mieć osoby też spoza oczywiście, żeby nie zwariować. I dobrze jest mieć na przykład jakiś, nie wiem, domek na drzewie, żeby czasami wyłączyć telefon, bo naprawdę bardzo fałszywe to jest wszystko. Ile razy się przejechałaś poza tą sytuacją? No, mocne 2 ostatnio. A czy twoim zdaniem Fagata zrobi taką akcję lekcji podobną? Bo one teraz się bardzo skumały. Znaczy, jeżeli chodzi o kłamstwo, to wydaje mi się, że jak ktoś jest po prostu kłamcą, no to ciężko się tego pozbyć. Szczególnie jak nie widzi swojej po prostu winy i twierdzi, że nic się nie stało. No jak... No, myślę, że na kłamstwie można ją przyłapać nie jednym. Czyli rozumiem, że jeszcze możemy być świadkami, jak ona ją zawiedzie albo ukłamie. Możliwe, ale co ja tam wiem o życiu? A słyszałaś coś, tak? Nie! Słyszałaś! Nie! Już się to dzieje? To się już dzieje? Ej, to się już dzieje? Ja muszę przestać chodzić na eventy, bo za każdym razem się spotykam, a ty wszystko mi tu gadaj, a ja na spowiedzi. Nie, no daj spokój, no. Tra-la-la. To teraz taka wolna wypowiedź. Co byś chciała powiedzieć do narodu? Do ludzi, którzy będą to oglądać. Ej, jak taki polityk, nie? No dobrze. Chciałabyś wejść do polityki mogę kiedyś? Mogę powiedzieć coś mądrego. No, dawaj. Pierwszy no. raz w dziejach internetu mogę ja coś powiedzieć mądrego. Mogę powiedzieć, żebyście uważali, komu ufacie, bo najlepiej zostawić sobie zawsze taki 1% ewentualności, czyli ufać na 99%. Powiedziałeś, że masz teczki. Masz teczkę na mnie? Bo ja na ciebie teczkę mam. Wiem. Dlatego się mnie o wszystko pytasz. Trzymaj teczkę, trzymaj. Ale warto mieć teczki w dzisiejszych czasach. To jest przykre i straszne i smutne, że trzeba robić z siebie takiego detektywa, ale niestety w internecie trzeba mieć oczy dookoła głowy. Tylko pamiętajmy też, że my żyjemy w trochę dziwnym środowisku, bo ludzie tak, w innych, mniejszych miastach, oni dziwnym. W ogóle, wiesz, tak nie mają. My tak mamy, nie? Niestety. A myślałaś o tym, żeby się wycofać z internetu? Nie. Nigdy w życiu? Dopóki nie. Ja lubię swoją pracę, dopóki ludzie chcą mnie oglądać, to ja będę nagrywać. Ty masz dobry kontakt ze swoją mamą. Jak ona zareagowała, jak się dowiedziała, że Fagata zrobiła ci taką akcję i chciała z Michałem tam cię przespać? Nie była zdziwiona. Wow, nie była zdziwiona, czyli ona już zna backstage tego wszystkiego. No, moja mama jest dość, że tak powiem... zaangażowana. Ale jak ty moje relacje. Ale jak ty gadasz ze swoją mamą, to jej mówisz o wszystkim? Normalnie, no. Ale jak z koleżanką, że słuchaj, wiesz, pojechaliśmy tu, mogłabym jej ten powiedzieć. Do hotelu, było to, było tamto, tak gadacie sobie? Normalnie, no. to twoja mama. Jak na ciebie bez przesady, nie mówię jej wszystkiego, ale jak pytacie coś, to normalnie jej mówię. A ona też ci opowiada o swoich tam podbojach? No, moja mama to ma podboje w kuchni, bo ona jest szefem kuchni, więc... No dobra, ja nie o tych podbojach no mówię. Wiem, no. No raczej nie, raczej ja się jej nie pytam.
Wolałabyś nie wiedzieć? Wolałabym nie wiedzieć. To teraz ostatnie pytanie. Agata teraz jest na wypożyczeniu w Fame. Jeżeli zaproponowali ci walkę z nią, to byś zawalczyła? Ogólnie tak, czemu nie? Natomiast już tak, ludzie się mnie pytają od dwóch dni, zawalczyłabyś z Agatą, zawalczyłabyś, dawaj z Agatą, dawaj z Agatą. I ja odpowiedziałam na to pytanie publicznie, że tak, zawalczyłabym, ale ona by się bała. O Jezu, jak możesz mówić, że ona by się bała? No mogę mówić, bo robiłam z nią sparing i ona ode mnie uciekała na tym sparingu. W sensie to też kwestia była tego, że ja już jakieś doświadczenie mam, ona nie miała, teraz na pewno by to było bardziej wyrównane. Natomiast no ja zdaję sobie sprawę, że po prostu no... Jak ktoś mi mówi, że ona wygrała walkę, a ja nie wygrałam, a ja walczyłam z najlepszymi freakfighterkami, no to proszę cię bardzo. Czyli jakbyście biły do oktagonu, to byłaby łatwa kasa i super triumf. Znaczy nie, no ja oczywiście zawsze się przygotowuję na 100% i wkładam w to ogrom pracy i na pewno bym się do niej przygotowała mega dobrze, a może by mnie tutaj zaskoczyła, nie wiadomo jak, ale znam jej punkt widzenia i ona mi często też sama mówiła o tym, z kim by walczyła, a z kim nie. I raczej wydaje mi się, że taka walka by się nie odbyła, bo ona by nie chciała. Rozumiem, dziękuję ci bardzo za rozmowę, chyba że chciałabyś coś jeszcze dodać, jakiś taki backstage, o czym ja nie wiem. No, ty byś chciał, żebym ja powiedziała, czy no, wielu rzeczach nie wiesz, ale już zakończmy na dzisiaj, dziękuję. A jesteś w kontakcie z Maszą? Wiesz co, ona mi wysłała te dwa screeny bez tego, bez zamazania, powiedziała, że mi współczuje, no i tyle no. No i tyle, teraz chyba będziesz bardziej uważała na ludzi, co? Tak. Tak, szybko się nie zakochasz, ale tak może być. Wiesz, że tak ludzie mają? Boisz się tego, że będziesz się bała kolejnych facetów? Nie boję się, będę mądrzejsza. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że ta była ciekawsza, fajniejsza od tej, którą robiliśmy tam, gdzie robiliśmy. O, wtedy nie miałam o czym gadać, a tu 2 tygodnie minęły i tu się tyle tematów nazbierało. O domu mi opowiadałaś a ja mówię, coś tak, tam. Boże, ja mówię do ciebie, Boże, jaka jestem nudna, nic się tu nie dzieje, a tutaj się okazało, że tu się dzieje, no. No dzieje i super. Dzieje. Dzięki ci bardzo za rozmowę. Dzięki Trzymaj bardzo. Się. Uciekaj do swoich koleżanek. O co byś zapytała Adę, jakbyś mogła? Adę? No. O, ja o wszystko nie wiem. Ale nie, jakbyś była dziennikarką, to o co byś zapytała Adę? Zapytałabym Adę o plany na przyszłość. Dobra, Marti. Do domu. I o to, co lubi jeść. A jakbyś miała tak poddymić? Ada nie jest tego typu osobą. A dlaczego ostrzegłaś Lili? Ty tam się nie rozkręcaj, jak z nią rozmawiałem. Dlaczego ostrzegłaś Lili? A, no, bo za dużo wie. No, no może dużo. Być afera. Ada też wie bardzo dużo. Adę bym się zapytała, co wie. One są dla ciebie najlepszym wsparciem teraz? No, na pewno. A ty, mnie w ogóle oszukałaś wtedy. Czemu? I cię zostawię z tą rozkminą. No nie, teraz musiałabym wywiad obejrzeć. Dziękuję. Dziękuję.